Dostęp do edukacji. Równość. Populizm. Bezpieczeństwo. Rozwój technologii. Migracje. Pokój. Zrównoważony rozwój. Konsumpcja i produkcja. Zmiana klimatu. Zasoby naturalne. Mówienie o globalnych współzależnościach można rozpocząć na przykład na lekcjach wychowawczych, ale bardzo dobrą okolicznością jest też każda lekcja przedmiotowa, włączając elementy globalne, uatrakcyjniamy lekcje, sprawiamy, że treści pojawiające się na lekcji są bardziej aktualne. Jest też bardzo duża szansa na to, że młodzież się zaangażuje i będzie szukała aktualnych informacji, poddawała je krytycznej ocenie. Edukacja globalna jest takim miejscem, w którym można zmieniać świat na lepsze poprzez działania, poprzez angażowanie się, poprzez pokazywanie uczniom, że działania jednostki mają znaczenie i że mamy wpływ na procesy globalne, ale też i odwrotnie, że procesy globalne mają wpływ na jednostkę. Bycie nauczycielem to jeden z najwspanialszych zawodów, dlatego że mogę realnie wpływać na to, jak ten świat będzie wyglądał. Jak powiedziała Sue Ryder, przyszłość należy do nich, czyli do młodzieży. A rozmawiając z młodymi ludźmi o rzeczach ważnych, tak naprawdę mam poczucie, że w pewien sposób kształtuję przyszłość i to, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość, nasza planeta. Tworząc programy w obszarze odpowiadaj na globalne wyzwania, dajemy nauczycielom pełen pakiet materiałów, narzędzi, umiejętności, które mogą wykorzystać do tego, żeby przekazać uczniom i uczennicom niezbędną wiedzę na temat globalnych współzależności. Organizując rozmaite akcje w naszej szkole czy wśród naszej społeczności lokalnej, tak naprawdę chcieliśmy pokazać, że problemy, którymi się zajmujemy, nie są problemami z odległych krańców świata, ale dotyczą każdego i każdej z nas. Bardzo zależy mi na tym, żeby żyć w społeczeństwie obywatelskim. W społeczeństwie, które jest otwarte, wrażliwe, które dostrzega problemy innych ludzi, również tych mieszkających w innej części świata. Dlatego z wielkim przekonaniem na swoich lekcjach włączam treści globalne. Edukacja globalna jest dla mnie ważna, ponieważ sama staram się żyć w zrównoważony sposób i uważam, że jest jedyną edukacją, która prowadzi do tego, żeby świat był lepszym miejscem dla nas wszystkich. Zajmowanie się zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej podnosi moją świadomość obywatelską i wierzę w to, że potrafię krytycznie oceniać pewne komunikaty medialne, że zauważyłam to, że mam odwagę zadawać pytania, na które nie od razu znam odpowiedź i czasami wciąż tej odpowiedzi nie znam, ale samo podążanie za jakimś pytaniem wpływa na mnie rozwijająco i też myślę, że dzięki temu, że ja u siebie obserwuję ten rozwój, jestem bardziej autentyczna w oczach moich uczniów i uczennic. Dla mnie to była ogromna satysfakcja, że w ich świadomości nastąpiła pewna zmiana patrzenia na innych i w ich świadomości nastąpiło takie przestawienie, że świat może być różnorodny i możemy się różnić i to jest piękne. Kiedy myślę o życiu przyszłych pokoleń, w tym mojego dziecka, rozwiązaniem jest edukacja globalna, bo co innego sprawi, że moje dziecko i wszystkie inne dzieci zrozumieją, na czym polega współczesny świat i jakie jest ich miejsce w swojej społeczności lokalnej i w całym świecie.